Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Owich 3, 0,5 mola azotu wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku. Ok, no to zapisujemy sobie liczbę moli, czyli oznaczenie N. Azot występuje w postaci cząsteczkowej, więc zapisujemy tutaj N2 i mamy 0,5 mol. Natomiast liczba amoniaku to jest NH3. Mamy 0,2 mol. To są wszystkie nasze dane. Co my tutaj musimy zapisać? Otóż równanie reakcji syntezy amoniaku, bo widzimy, że to jest azot plus wodór. Tak jak mówiłam wcześniej, azot występuje w postaci cząsteczkowej, wodór również. Tworzymy NH3. Najpierw musimy zauważyć, że po lewej stronie mamy dwa azoty, tutaj jest jeden, więc dajemy dwójeczkę, tym samym zwiększając ilość wodoru. 2 razy 3 to 6 wodorów, więc tutaj musimy dać 3, bo 3 razy 2 to również 6 wodorów. I te współczynniki stechiometryczne, czyli te duże cyfry, które tutaj mamy, wpływają nam na naszą proporcję, ponieważ z 1 mola N2 powstają nam 2 mole NH3. To oznacza, że musimy sobie tutaj policzyć N2 i tam właśnie wstawiamy naszego X-a. A tak powstaje nam 0,2 mol. Ci bardziej spostrzegawczy to widzą, że to będzie 1/10, bo musi być tak samo, ale my też musimy pokazać, jak to liczymy. Czyli x-ik nasz to, co jest w płaskosie do x, ląduje nam w mianowniku, a tutaj mamy 1 mol razy 0,2 mola, tutaj w mnożeniu. Wynik ma być w molach, więc to nam się po prostu tak poskraca i tak zostaje ten mol. Tutaj mamy 0,1 mol N2. Ok, no to mogliśmy wyliczyć tutaj, ale treść zadania jest w ten sposób, że czy, i to jest nasza dana podstawowa, wystarczy do otrzymania 2 moli amoniaku. Hop. I tutaj mamy 1/10 mola, czyli 0,5 mola wystarczy do otrzymania 0,2 moli amoniaku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.